Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa, która naprawdę rewolucjonizuje, ale w sposób ewolucyjny wprowadza zmiany we wspieraniu rodziny i w zastąpieniu instytucjonalnej pieczy zastępczej kierowanej do dzieci, które z różnych przyczyn w rodzinach biologicznych wychowywać się nie mogą. Tę instytucjonalną pieczę zamienia na pieczę rodzinną. To bardzo ważne, bo ta piecza rodzinna jest oczywiście efektywna i pozwala dzieciom zapomnieć o traumie, że swoich własnych domów nie mają. System wspierania rodziny ma zapewnić dzieciom prawo do tego, żeby wychowywały się w swoich rodzinach biologicznych, a my mamy obowiązek wspierać te rodziny w momencie, kiedy zaczyna się problem, kiedy jeszcze rodzinę można uratować i kiedy dziecko nie musi trafiać pod opiekę nie tylko instytucji, ale także kochających go, niemniej jednak nie prawdziwych biologicznych rodziców. Ta ustawa, jak powiadam, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, ale ponieważ jest ustawą wielką, zmieniającą zupełnie polski system, oczywiście wkradły się także w wielu miejscach tej ustawy lub w niewielu miejscach, o może tak powiedzmy, błędy, które staramy się naprawić tym projektem i za który bardzo serdecznie dziękuję grupie posłów z Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni wnieśli projekt pierwszy, który pozwoli w sposób właściwy przejść z nowego, ze starego w nowy system placówkom prowadzonym przez organizacje pozarządowe, niepubliczne. Wkradł się błąd, z jednego z artykułów wypadł odpowiedni punkt. Trzeba to naprawić, naprawiamy. Ale także asumptem do dokonania jeszcze raz dokładnej analizy, czy wszystko w sensie administracyjnych poprawek, bo nie mówię o zawartości merytorycznej, czy wszystko w artykułach, w sensie tych bardzo administracyjnych, powiedziałabym, przepisów, szczególnie przepisów przejściowych, zapisaliśmy we właściwy sposób. Okazało się, że nie, że potrzebne nam są jeszcze dwie poprawki, które nie dotyczą zawartości merytorycznej ustawy, dotyczą na wniosek strony samorządowej doprecyzowania przepisów, które pozwolą we właściwy sposób podejmować właściwe dla rodzin zastępczych, właściwe dla wychowanków tych rodzin, którzy się już usamodzielnili, właściwe, jednoznacznie brzmiące decyzje administracyjne. I tego tak naprawdę dotyczy ta nowelizacja. To są trzy poprawki precyzujące prawo, pozwalające w sposób właściwszy, lepszy tej ustawie funkcjonować od 1 stycznia 2012 roku. Posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z wyjątkiem czterech osób, które się wstrzymały od głosu, poparły te projekty zmian i proszą o przyjęcie ich Wysoką Izbę. Bardzo dziękuję.